Tylko RDN Małopolska. I mamy piątek. Dzień dobry. 13 minut po godzinie 8 i gościa w studio. Stanisław Klimek, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej i radny PiSu też. Dzień dobry, panie radny. Panie przewodniczący. Dzień dobry państwu. Panie radny, zacznijmy od tematów miejskich, tych bardzo bieżących i od pytania, czy będzie w końcu wniosek w sprawie zorganizowania referendum w sprawie odwołania bądź nie prezydenta Tarnowa. Ślad za tym, że radni PiSu, państwo pamiętacie, nie udzielili prezydentowi absolutorium. Panie redaktor, czy będzie referendum? Tego nie wiem. Czy będzie wniosek PiSu? Wniosek? Też nie wiem, bo to należy do decyzji partii. Ja jestem członkiem klubu PiS, nie należę do partii Prawa i Sprawiedliwości, chociaż całym sercem popieram, ale jestem po prostu jako prezes stowarzyszenia jestem bezpartyjny. I więc nie biorę udziału właśnie w tym gremium. Czekam też na decyzję partii Prawa i Sprawiedliwości. Mamy patową sytuację z tak zwaną wschodnią obwodnicą Tarnowa. Wiemy, że mieszkańcy Woli Rzędzińskiej niejako zablokowali projekt rozbudowy tej inwestycji. Uważa pan, że czyja to jest porażka? Porażka jest nas wszystkich, bo sam mieszkam na osiedlu Zielonym i wiem, codziennie idę do pracy i wiem, ile samochodów, tirów przejeżdża. I mieszkańcy się mnie pytają, panie Stanisławie, kiedy będzie obwodnica? Kiedy tego ruchu? Oczywiście, a wyprowadzenie ruchu, ja się martwię, że jak będzie autostrada płatna, że jeszcze więcej samochodów może właśnie przejeżdżać aleją Jana Pawła II. I proszę zobaczyć, dzisiaj jest remont tej ulicy. Oczywiście nieduży kawałeczek, ale następny już ulica po prostu niszczeje, bo jeżeli tyle samochodów przejeżdża codziennie, mieszkańcy też osiedla Zielonego mają dość już tych przejazdów tych samochodów i martwię się, co będzie dalej. Nie wiem, no tu jest ciężka sytuacja, bo mieszkańcy Woli Rzędzińskiej, do czego mieli prawo powiedzieć nie. Prezydent miasta chyba nas nie stać na 200 milionów czy 100 milionów dołożyć, żeby na pewno nas, te inwestycje przestarnąć w całości. Na pewno nie. Prezydent oczywiście mówi, ta droga jest bardzo potrzebna. Ja słyszę, że pan się zgadza z tym głosem. Ale droga oczywiście jest potrzebna, tylko przypomniał mi się taki film Autostrada do nieba. Chyba byłaby najlepsza, bo by wszystkiego minęła. No ale co dalej? Widzi pan jakieś wyjście z tej sytuacji? Nie wiem, poprowadzenie zjazdu gdzie indziej na przykład, albo powrót do rozmów z mieszkańcami Woli Rzędzińskiej. Co by pan zrobił na miejscu wójta gminy Tarnów? No, wójt powiedział w naszym radiu RDN Małopolska, że on liczy się z wolą mieszkańców i wycofuje wcześniej to, co podpisano umowę z Tarnowem. Więc ja go też rozumiem, że jest taka wola mieszkańców, może trzeba więcej z mieszkańcami rozmawiać. Oczywiście tam są osoby, które mieszkają długie lata, są przyzwyczajeni do ojcowizny. Nie bo chcą to dla się nich stamtąd jest wyprowadzać. Ja nie chcą rozumiem nawet odszkodowań bardzo wysokich, które się im proponuje za tę ziemię. Wie pani, jeżeli ktoś jest przywiązany do ojcowizny, on nie liczy, że pieniądze będzie miał, że on na tym zarobi, tylko on chce tutaj być. Ja ich rozumiem. Tylko co zrobić tylko z samą co zrobić drogą właśnie i z tym ruchem ciężkim, no, a samochodów przybywa coraz więcej w naszym kraju, nie mówiąc o Tarnowie też. Dzisiaj jeszcze ulice rozkopane, to widzimy, jak ciężko gdziekolwiek ruszyć się, a nie dopiero, jeżeli nie będzie tej. Panie radny, ma pan błąd, na to jakiś że za pana ścigały, nie rozmawiano konkretnie i wtedy. No dobrze, ale co zrobić teraz, panie radny, w tej sytuacji, którą mamy, w sytuacji patowej, bo tak należy ją nazwać? Tu jest no, rola pana prezydenta bardzo duża. Oczywiście my jako radni, jako mieszkańcy, ja mówię nawet naszego osiedla Zielonego i innych tam terenów przyległych, Westerplatte, Ablewicza i tak dalej. Ablewicza, no jesteśmy też w ciężkim położeniu. Co dalej, panie redaktor? No, rozmowy i może próbować gdzie indziej, w innym miejscu. A wiemy gdzie? A nie ma. Pan wójt powiedział wyraźnie, że Wola Rzędzińska. Że tam już nie? Na pewno nie. Przez Pilzno? Jak ominąć
Nie ma, no nie ma dobrych, nie ma. Nie ma dobrego rozwiązania, taka jest prawda. I tu nie wiem, co wymyśli pan prezydent, czy chce dalej budować, może obwodnicą południową puścić, ale to nie rozwiązanie. Chociaż tu jeden pan radny mówi, że obwodnica południowa, no dobrze. Tylko... Radny Platformy Obywatelskiej, tak. Ja przypomnę, Zbigniew Kajpus. Tak. Panie radny, zmieniamy temat. Ja zapytam o komentarz do sprawy amfiteatru. Społecznicy tarnowscy, którzy forsowali, lansowali własny projekt, powiedzmy oględnie takiej otwartej, zielonej przestrzeni na terenie tarnowskiego amfiteatru, twierdzą, że władze miasta się z nimi nie liczyły, że nie posłuchały ich głosu, że wybrały inną koncepcję, fachowo nazywamy to koncepcją numer 3, gdzie mają pojawić się tak zwane gniazda. Gniazda to znaczy ławki, siedzenia, rodzaj takich siedzisk, tak, dla osób starszych oraz niepełnosprawnych. Co pan na to? 3 lata społecznicy walczą, był budżet obywatelski. Wybierają się na sesję, chcą protestować w przyszłym tygodniu na sesji Rady Miasta. Bardzo miło będzie gościć. Zawsze jak są goście na sesji, jest miło. Ale tu chodzi o rozwiązanie tego problemu. Szkoda, że pan prezydent nie rozmawiał do końca właśnie z tymi, którzy chcą inaczej widzieć. To, jak mówię, budżet obywatelski, obywatele przecież poparło ten budżet, jeżeli chodzi o amfiteatr. 1000 osób. To nie jest mało osób. A jeżeli urzędnicy doszli do wniosku, że będzie inaczej, miało odbyć się spotkanie we wrześniu z nimi. No nie odbyło się. Pan prezydent obiecał, nie spotkał się. To jest takie troszkę traktowanie obywateli miasta. Najpierw mówimy, macie, głosujcie za budżetem, a później, gdy zagłosują, to nie wiem, 2-3 urzędników zmienia decyzję. To jest takie bardzo złe traktowanie mieszkańców Tarnowa. To zniechęca ludzi do głosowania za budżetem. Mamy przykład teraz ostatnio. Bardzo mało mieszkańców głosowało. Urzędnicy zdecydowali, że głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego będzie się odbywać wyłącznie drogą elektroniczną. Prezydent uważał, tłumaczył na naszej antenie, że bardzo wielu seniorów mimo tego głosowało na projekty w budżecie obywatelskim. Zgadza się pan z tym? Czy uważa pan, że jednak to głosowanie elektroniczne wyłączyło znaczną część seniorów, którzy być może woleliby w sposób tradycyjny oddać głos? Oczywiście. Są mieszkańcy, którzy ja osobiście zagłosowałem tak elektronicznie. No tak, bo tylko można było. Zrobił i, jest pan za, pan brat z internetu. Tak, ale tu nie chodzi o mnie, tylko chodzi o innych mieszkańców, którzy by chętnie włożyli kartkę, tak jak było. I na pewno tych głosów, ja liczę, z 1000, 2000, może 3 byłoby więcej. Wtedy ten budżet miałby takie duże poparcie. A tu, no, czasem taka upartość urzędników, no prowadzi do tego, że bardzo mało osób zagłosowało. Ja bym dał szansę w różnych formach. No jeszcze nie wszyscy opanowali komputer, żeby można było głosować, przychodzi, kliknie, wpisze. A jeszcze jedna rzecz była tam, co bardzo ważne dla osób starszych, PESEL. Trzeba jednak wpisać swój PESEL, boją się o te swoje dane. Tym bardziej właśnie udostępnić. Danych. Tym bardziej, że mieszkańcy mówią, no wiele firm wykorzystuje właśnie tak, ich numer PESEL i to też miało swoją negatywną stronę. Panie radny, zgłosił się pan do prezydenta miasta, do Rady Miasta z taką propozycją budowy mieszkań. Jest to projekt, który nazywa się Mieszkanie Plus. Tak. I proponuje pan konkretną lokalizację pod budowę takich mieszkań, które miałyby być przeznaczone zwłaszcza dla osób no nie do końca zamożnych. I jest to teren przy ulicy Dwernickiego. Tak. Uważa pan, że to jest najlepsze miejsce na coś takiego? Proszę panią, dlaczego? Zgłosiłem propozycję panu prezydentowi, aby miasto Tarnów włączyło się w program budownictwa Mieszkanie Plus. A dlaczego? Po pierwsze, rozwija się gospodarka. Bo jeżeli budujemy coś, to naprawdę wiele firm ma zatrudnienie, daje i to jest bardzo ważne. Słuchając pana prezydenta w radiu RDN Małopolska, pan prezydent mówił, żeby radni zajęli się też pracą na rzecz mieszkańców. Więc na ostatniej sesji poprosiłem pana prezydenta, aby się włączył właśnie w to Mieszkanie Plus,
z Ministerstwem Infrastruktury, podałem mu nazwisko wiceministra, aby z nim rozmawiać. Co pan prezydent na to, bo wiem, że otrzymał pan już od niego odpowiedź. Otrzymałem pismo, że będą rozmowy, więc bardzo się cieszę, że ten mój postulat, ale i Prawa i Sprawiedliwości, mam nadzieję, że będzie zrealizowany, bo odpisać papież wszystko przyjmie, że będziemy rozmawiać, to tylko trzeba działać. A dlaczego powiedziałem od Wernickiego? No właśnie, dlaczego ten ta lokalizacja? Ten teren bardzo dobrze znam, bo to dla mnie tam człowiek też i pracował, to był mojej firmy teren, później poszedł, dla dziś właściciela zmienił, ale nie ważne. Zdegradowany teren. Tam jest tak, ale ten teren ma... Bo jest i Pralfa, i dawne firmy przy kościele. Tam o ten jest teren chodzi. Oczywiście. Uh-huh. Wernickiego 3, jak to mówię, jest z jednej strony po mojej Pralfie to jest prywatny, to wiadomo, że tam prywatna osoba decyduje, miasto, ale to jest miasto, ma. Jeszcze za pana prezydenta ścigały, wykupiono cały ten piękny teren, miały być budowane dla miasta... Urząd. Urząd miasta miał tam mieć swoje lokum, ale wiadomo, że przy tej mizerii finansowej nigdy tego nie zrobimy, więc teren jest do zagospodarowania. Nawet zadałem panu prezydentowi, czy z Unii Europejskiej wzięliśmy pieniądze na zasianie, bo tam piękny las się teraz zrobił, terenu, więc oczywiście żartobliwie, ale to jest teren uzbrojony i to jest bardzo ważne. Mamy bardzo dobry teren uzbrojony, który, gdzie jak się przestawi do ministerstwa, no to kto wygra, jeśli masz już gotowe tylko budować. Liczy ale pan, oczywiście pan prezydent może znaleźć inne miasto, miejsce do budowania. I zbudować ale bym, mieszkania a ja bym do bardzo chciał, żeby Tarnów był nie pierwszy, bo pierwszy słyszałem, że ma być już Radą. To niedaleko od nas, ale żebyśmy byli w tej czołówce, przynajmniej tej pierwszej piątce, że będzie Tarnów budował. Po pierwsze, zatrzymamy może mieszkańców młodych, którzy nie będą wyjeżdżać za granicę, ale nawet gdy wyjadą, zarobią, to te pieniądze lokują właśnie te mieszkania, które u nas będą budowane. Bo ja cały czas żyję tą nadzieją, że prezydent zrobi wszystko. Oczywiście my, radni Prawa i Sprawiedliwości, popieramy to, ten projekt, żeby budować. I tu ma nasze poparcie na pewno Klubu Prawa i Sprawiedliwości, ale liczę, że wszystkie kluby poprą to, bo to jest bardzo dobra inicjatywa rządu Prawa i Sprawiedliwości. Wychodzi naprzeciw mieszkańcom. Panie radny i panie przewodniczący, teraz zwracam się przede wszystkim jako do przewodniczącego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Duże przedsięwzięcie w najbliższy weekend w Limanowej. 6. diecezjalny marsz dla życia i rodziny. Wie pan, kto weźmie w nim udział? Kto jest zaproszony? Kto może czuć się zaproszony? Wszyscy mieszkańcy nie tylko Tarnowa, ale całej diecezji są zaproszeni na ten 6. marsz życia, marsz dla rodziny i życia. Dodajmy, że pierwszy odbył się w Tarnowie dokładnie 10 lat temu. 10 lat temu właśnie, w październiku, bardzo dużo osób zebrało się w kościele Błogosławionej Karoliny. I z Błogosławionej Karoliny marsz szedł ulicą Lwowską, Krakowską do Kościoła Świętej Rodziny. I to był pierwszy taki marsz zorganizowany przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej. Później była przerwa, no i od 6 lat oczywiście pan Burzak, bo trzeba tu mu oddać hołd i cześć, że zainicjował te marsze. I myśmy z księdzem doktorem Janem Banachem to podtrzymali. I tak w rozmowach luźnych wyszło, że będziemy maszerować po całej diecezji, nie tylko w Tarnowie, bo pierwszy marsz kolejny odbył się w Tarnowie 6 lat temu, a teraz będzie już Limanowa. I bardzo się cieszę, bo Limanowa, piękne miasto, jeżdżę tam, bo mam oddział. Ksiądz proboszcz zawsze gościnny, na pewno ksiądz Wiesław doktor Piotrowski zaprasza. I 50-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Bolesnej w Limanowej, to też jest powód, aby być w tym miejscu, pomodlić się i z nami msza święta o godzinie 12, później o 13 wymarsz. Idziemy przez miasto Limanowe, później jest park miejski, tam będzie piknik. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze. Ma być nie najgorsze. Oczywiście. Ma nie padać. I choć dość chłodno będzie. Diecezjan zapraszamy na ten marsz. Wyjdźmy z rodziną. Przyjedźmy do Limanowej,
piękne tereny, widoki, świeże powietrze. To też zachęca i nie martwmy się, że nie damy rady, bo damy radę. A więcej na ten temat w serwisach informacyjnych RDN Małopolska. Zachęcam do słuchania także na stronie internetowej rdn.pl. Stanisław Klimek, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej, radny Tarnowski, radny PiSu. Pięknie dziękuję za spotkanie. Do usłyszenia, dobrego dnia i dobrego weekendu. Dziękuję pani. Niech ten marsz się uda. Do usłyszenia. Dziękuję pani.